Hej, wracamy w tej Senegali, lecimy z kolejną misją. Ostatnio troszeczkę poryzykowaliśmy i coś. Znaczy, jest dobrze, ale no, katganerzy w ogóle nie mogą strzelać. Mam ich zdecydowanie źle ustawionych. Teraz sobie przeładuję. Cała ekipa, którą mam rozwalić, została nam w środku już, więc... Więc spoko. Okej. Okay. Tu nie widzimy, więc myszka się musi zbliżyć do środka, bliżej, żeby uleczyć Snake Eyes, ale to będzie robiła bardzo ostrożnie. Kogoś musimy zostawić na Overwatchu, więc myślę, że to będę ja i Wyborowa. Okej. Sokole oko może wrócić tutaj do góry i się rozglądać. Wiem, wyskoczy nam komunikat, czy chcemy kontynuować misję. Chcemy kontynuować misję. Okej, ktoś wyskoczył? Co tu jest? Aha, atakują sokole oko. No dobrze. No to teraz trzeba będzie wchodzić do środka. Tylko zanim tam wejdziemy, to zrobimy jeszcze jeden myczek. Cholera, nie dobiegniesz. To poczekamy sobie jeszcze jedną turę. Tutaj przeładujemy sobie w tym czasie. Tutaj Overwatch. Przeładuję i Overwatch. Sokole oko sobie wejdzie tutaj, żeby było miała lepsze pole do widzenia. I Overwatch. No i gunnerów chyba też ich troszkę przestawimy. Tak jest, przechodzę na pozycję. Może teraz jak nie będą stali koło siebie, będą mogli strzelać. Okay. Tutaj powinien być heavy floater, bo tam cztery były. Nie wiem, co się z tym heavy floaterem jednym stało. Ale nie będę wnikał, może cztery zabiłem. Tutaj leży jeden. Drugi. To coś leży, czy nie? Dwa. Mi się wydaje, że trzy załatwiłem, a były cztery, więc może został. Może go gdzieś tam załatwiłem w pierwszej turze czwartej. Kto to wie? Okay. Kolejny seeker jest załatwiony. Zostały nam tam na pewno sektoidy w środku. Zwykłe floaterki i... Zwykłe floaterki i sektoid komandery. Dobra, uleczymy tu. Będzie bolało. Powinieneś powiedzieć, że nie będzie właśnie bolało. Ale dobra. Już się za to biorę. Wszyscy sobie przeładują. Jak będziemy mieli przeładowane, to sobie wejdziemy do środka i będziemy rozrabiać tam troszkę. Zrozumiano, ruszam. Overwatch confirmed. Przechodzę na pozycję. Przeczesuję teren. Zaraz będziemy tam rozrabiać troszkę w środku. Okay. Dobra, stąd powinny być dobre linie strzału. I jedziemy do środka. Czy stąd będziemy już coś widzieli? Na razie nie. No to powolutku się tam będziemy zbliżać. Przechodzę na pozycję. Tam będziemy coś widzieli. Musisz sobie w ogóle przeładować. A Wyborowa tutaj. Dobra. Gunner tu. Jeden. Sokole oko tu. I spróbujemy ich zaskoczyć z tej strony. Spodziewam się, że oni tam... A, to jest myszka. Myszka niekoniecznie tutaj chciałam, żeby się ruszyła. Żółw tu. Wyborowa tu. Ogólnie się przesunęliśmy trochę w ich stronę.
Teraz już nie powinni być tacy odważni i wychodzić do nas. Tam są floaterki. To są floaterki zwykłe. Dwie grupki? Okej, okay, coś się tu przesunęło, ale to zginęło. No, to był właśnie floater. Już ranny gdzieś wcześniej. O, i tutaj jeszcze floater. Nie wiem, czy to nie jest ten heavy floater, który był z prawej strony, obleciał całą mapę. Albo zrobił ten wylot do góry i wylądował gdzieś tam, to by się zgadzało. Granat? Próbują się wycofać. Nie, wycofuje się kolega. Okej, okay. Wiem, że myszką takie coś, takie wyloty to nie są najlepsze. Ale chciałbym go wypatrzyć, żeby żółw sobie mógł spróbować na spółkę z pączkiem go załatwić. Cholera! A jak nie, to dobiją go nasze ciężkie działa. Dobra, czyli... Wyborowa? Nie. Nie wyborowa. Dobra, ja mogę się teraz tutaj powolutku, powiem wam, zbliżać, bo raczej zostały nam tam sektoid komandery, które są w środku. Ty raczej go nie załatwisz. Wolałbym chyba strzelić sokolem okiem. Sokoloko, załatwisz go? Powinnaś dać radę. Dokładnie. Dobra, przemieść się jeszcze tutaj. Tutaj Overwatch. Tutaj przeładowanie. Tutaj nic. Tutaj Overwatch. Tutaj nic. I zostaje jeszcze mi nitro. Tak jest. Okej. Jeszcze wiecie co, muszę zrobić sobie minutkę przerwy na wiecie co i zaraz wracam. Nie będę wam robił cięcia, bo to będzie sekunda. Okej, okay, jestem z powrotem i lecimy dalej. Co tu było? A tu trzeba było skończyć tylko turę. Gdzie sektoid? Wiedziałem, że tam sektoid jeszcze jest. No, Asia go wypatrzyła. 44% nie trafiła. Wcześniej trafiała takie, jak była duszona, ale tym razem... W ogóle coś zmienili w silniku, bo ciężko się strzela do sektoidów.
To już jest taka, powiem wam, sprawdzona. Bardzo ciężko się do sektoidów strzela. Dobra, możemy wbiegać tam do środka, myślę. Nie powinno się tam raczej nam nic stać. Jednak i Mechtoidy były, i Cyberdyski, i wszyscy tacy byli. To jest Sectoid Commander. Obawiam się, że to może być już ta... Cholera, nie wrzuci tam granata. To może być ta grupka dowództwa. Tego Sectoid Commandera pasowałoby mi załatwić. Czy on jest odsłonięty? To no, chyba się pospieszyłem. No, chyba to zrobiłem troszkę niepoważnie. Bo nie jestem pewien, czy go dam radę teraz ściągnąć. A tego już Sectoid Commandera nie widzę. No, może być problem teraz. Jak stracimy wyborową, to może być niefajnie. No, dobra, spróbujemy run and gun zrobić. I wycelić w niego. 49 tylko procencików. Oh no. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Okej. Zrobimy to jeszcze tak. Overwatch. Łączek stąd nie może, to może sobie kucnąć. A ty spróbujesz gnoja wypłaszyć i może ja go zabiję krytycznym strzałem. Okej, okay, nie zabiję go krytycznym strzałem. Okej, okay, no to jest nieciekawie. Mam nadzieję, że nie stracę kontroli nad wyborową. Bo ona mogłaby nam trochę narobić problemów. Tutaj komandery to nie są to przyjemne do walki, przeciwnicy. Sectoid, idziemy Sectoid, do kogo strzelał? Nie do myszki. Ok, Overwatch. No dobrze. Tak to może być. Dobra, Snake Eyes na razie tutaj, bo chciałbym ściągnąć Overwatcha. Okej. Widzimy Sectoid Commandera tam. Zapewne ten Sectoid Commander zrobił połączenie umysłu. No dobrze. Czy ja tu mam gdzieś Sokola Oko? No, Sokola Oko jest tutaj, więc nie za bardzo go będzie widziała. Sokola Oko, przejdźcie tutaj, czy stąd będziesz coś widzieć? Widzisz tego Sectoida. Dobrze. 83. Super. Ty powinnaś dać radę się pozbyć tego Mechtoida. Czy ty go widzisz? Widzisz go. Dobra, czyli ty powinnaś dać radę tutaj podbiec. Oh no. Naprawdę? No to nie tak to miało wyglądać. Dobra, spróbujemy to przestrzelić. 17. Mam nadzieję, że to jest ten Sectoid Commander, który... który był połączony z tym Mechtoidem. Tak jest, to był ten Sectoid Commander. Żył dwa razy do tego. Raz ze średnięciem i drugi raz z osłabieniem gnoja. Dobra. Okej.
Mam tu jeszcze wyborową, która może uratować tutaj sytuację. Załatwimy tego. Jeszcze miałem Sokola Oko, więc jeszcze tam był Nitro i jeszcze była... A może bym tam granata wyrzucił? No, nie dorzucisz. 41%, no jest szansa, że trafisz, prawda? Czy to ostatni? Nie. Dobra, to nie wszyscy, więc jeszcze będziemy czekali na tą... O, widzę tego ostatniego. Tu był kolega. No dobrze, no to strzelamy do niego. To prawda, bo to mnie ostatni. Mission accomplished. To lubię słyszeć. Chyba bez rannych się obeszło. Może być coś z rozwalonego. Ale z drugiej strony powinno spole Elolium się złapać. No i powinniśmy mieć też komputery obcych, czyli moglibyśmy kolejnego Firestorma robić. Tak jest. No 7 dni. Trochę pułkownicy będą... O, Elolium sporo wpadło. Dobra. Można te zaległe naprawy zrobić, jak mam teraz Elolium. Aha, to heavy, na Heavy Plasmę nie miałem. Elolium. Mógłbym też zobaczyć za... Na to nie mam tylko kasy. Całą resztę bym miał. Tutaj na razie nie. I tutaj chciałem sobie tak na Fusiony. Też tylko kasy nie mam. Elolium by było. Znałem się tylko, czy Fusion zrobić sobie, czy może ten wystarczyłoby tylko... Ale w sumie zróbmy sobie tego Fusiona jednego. Zobaczymy, jak to będzie działało. Mam to tutaj sprzedawać. No, 25. Te heavy floaterki na coś tam były potrzebne. Filmena może nie sprzedajmy, bo mam ich mało, dawno ich nie widziałem. A lead mutonki 500, chyba już mnie stać na tego, nie złapałem sobie ile to będzie kosztowało, ale myślę, że już mnie stać na to Fusion. 600, a to nawet za dużo, 150 jeszcze zostaje. No dobra, Elarium całe poszło. Skaucik? Ze skautem powinien sobie poradzić moje myśliwce normalne. Bez żadnych dopałek. Wrócił tabul. Enemy is padlocked. Nearing strike range. Dobra, dał radę. Całkowicie go zestrzelił? Całkowicie go zestrzelił. O kurde, kolejny to terroryzujący. Mam nadzieję, że to nie będzie atak na bazę. Terror. Ale to jest niska panika. Wiadomo, swarming, bo swarming... Trzeba zbalansowany team dać jakiś. No dobra, dobra. Jak tam z gunnerami wygląda? Szkod. Dobra, a to nie, to nie. Szkod to będzie, jeżeli będzie, to pójdzie w tym miejscu. Jakiegoś scouta bym potrzebował. No na razie tych scoutów to nie za dużo mam. Dobra, niech idzie echo. Mecha bym potrzebował jakiegoś. Mógłby być tabul, jak już wrócił. Sniper. Dobra, niech będzie Ice. Assault jakiś. Nie mam żadnych assaultów. Mam jakiś kurde takich w ogóle niedoświadczonych. No bo to pójdziemy bez assaulta. Może weźmiemy sobie tak. Medyka. Rogue. Dobra, granaty niewidzialne mogą się przydać, więc weźmy go. On w ogóle jest przed awansem? Tak, on jest przed awansem. Trzeba będzie go poszłać na
To może nie, może bym od razu go posłał na ten, a wziąłbym sobie, nie wiem, pieluchę. Rogue. Odina mam jeszcze. A co, co się dzieje z pieluchą? Pielucha odpoczywa? Myszka. Tak, pielucha jeszcze jeden dzień odpoczywa. Dobra. Weźmy od Dina. Smurfetkę. I Van Dorna. Okej. Okay. To jest, myślę, że skład, który powinien sobie z tym terrorem poradzić. Oczywiście Tabul dostanie mocne tutaj uzbrojenie. A co się stało z moim bratnikiem? Aha, dałem granatnik, dobra. Elektropulsar. Tak, tak. I może tak. Dobra. Echo. Echo sobie włączymy. W sumie. Titan Armor. Tak, i tą niebieską amunicję. Krytyczne będą na topie. Dobra, tutaj sobie włożymy też plazmę. Small granaty są. Może dwie apteczki na wszelki wypadek, żebyśmy byli tutaj nieźle przygotowani. Ice oczywiście musi mieć tą lepszą snajperkę. Ej! A gdzie jest lepsza snajperka? No teraz już ją mam. Ktoś ją tam przyblokował. Dodatkowe krytyczne obrażenia mogą być te scope i może być te dodatkowe kolejne krytyczne obrażenia. No spoko. Ale nie dałem ci zbroi. Zbroi ci nie dałem. Dobra, zbroja jest. Tutaj jest zbroja, tu jest zbroja, tu mam uzbrojonego Szkod. To i mogą być dodatkowe obrażenia. Szkod już jest. Odin ma mieć taką kombinację. Smurfetka, ciężka plazma. Scope i dodatkowa amunicja się jej przyda i Van Dorn na pewno lepszą tą bazookę. Komuś tutaj ten armor trzeba jeszcze dać drugi. Nie mam dla ciebie, a mam, dobra, plazmę, zbroję. Komuś trzeba jeszcze dać drugiego Titan Armora. W sumie może zrobimy to... może ty dostaniesz tego Titan Armor, tylko że zamiast tego drugiego celownika dam ci te spodenki, żebyś była jakaś tam, no 12, to i tak nie będziesz szybka, ale żebyś jakiekolwiek miała mobilność. I to chyba będzie wszystko w tym odcinku, więc zapraszam was na kolejny odcinek, prawdopodobnie jutro, więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!